Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku czapki. Przegląd tych, które są teraz dostępne online. Przegląd różnych fasonów na mojej głowie. I oczywiście parę wskazówek, jak w ogóle do czapek się przekonać. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, osobista stylistka. Dzisiaj czapki, bo było głosowanie na Instagramie, czy chcecie czapki, czy rajstopy. Padło na czapki. I od czego chciałam zacząć? Chciałam zacząć, słuchajcie, od tego, że ja pracuję już długo, 16 lat jako osobista stylistka i zawsze jest ten sam problem, czyli moje klientki mówią: Monia, ja po prostu bardzo źle wyglądam w czapkach, nie da się na mnie znaleźć czapki. I moim zdaniem to jest tak samo jak z ubraniami, czyli bardzo dużo tutaj zmienia samo nastawienie do noszenia tych czapek i samo nastawienie do tego, jak my w tych czapkach wyglądamy. Bo możecie to sobie wyobrazić, jak jesteście w przymierzalni i wychodzicie takie zmarnowane, to nawet sukienka Chanel nie będzie na Was fajnie wyglądała, a jak wychodzicie z taką, wiecie, z takim przekonaniem, że jesteście piękne i tak dalej, to to zupełnie inaczej wygląda i ponownie jest z czapkami. Pierwszą czapkę, którą tutaj mam, to jest czapka taka zwykła krasnalka, różowa, akurat moja jest z Zary, bardzo mi się podobał kolor, bo to jest taki zimny róż, więc bardzo fajnie do zimnych typów kolorystycznych wygląda, ale wiecie, no tą czapkę można założyć tak, i powiedzieć, źle wyglądam w niej, ja źle wyglądam w czapkach. A można tę samą czapkę spróbować po prostu pokombinować z nią, dostylizować, bo ona może być noszona i tak, z takim czubkiem tutaj, może być trochę do tyłu, zobaczcie, ona zupełnie inaczej wtedy wygląda, jak jest trochę do tyłu. Może być trochę bardziej na oczy, jakby jak mam czapkę, to widać, że mam za długą grzywkę. Obetnę ją w końcu, bo naprawdę z tą czapką to przestanę w ogóle widzieć. W każdym razie naprawdę nie należy się zrażać na samym początku. Zobaczcie, jak ja ją wywinę, to ona jest taka malutka, no ale przez to już tutaj dość mocno poszerza. Też można ją tak nosić, mało tego, teraz jest też bardzo modnie tak nosić czapki, ale moim zdaniem to jest taki fason, który naprawdę na wszystkich wygląda dobrze. Moja twarz to nie jest twarz, która jest twarzą jak z katalogu, to nie jest twarz, która jest super proporcjonalna. Oczywiście odpowiadam od razu na komentarze: o Monika, bo ty masz taką twarz do czapek. No właśnie nie do końca. Moja twarz, słuchajcie, no to jest twarz z dość dużym czołem. Ona też na żywo moim zdaniem jest trochę krąglejsza niż tutaj na filmie, więc to jest właśnie kwestia przekonania, czy dobrze wyglądamy w czapce, kwestia fajnego koloru tej czapki i noszenia jej w określony sposób. Tutaj wydaje mi się, że w tej czapce pomagają też wypuszczone włosy, bo gdyby tych włosów tu nie było widać, no to byłoby trochę gorzej jednak. Jak trochę wystaje grzywki, jak trochę wystaje włosów też tutaj z tymi włosami pogramy stylizacją, to też jest dużo lepiej. Aczkolwiek, no zobaczcie, jak mamy dobrze dobrany kolor do naszego koloru oczu, to ta właśnie taka zwykła czapka też się obroni. Ja znalazłam dużo fajnych kolorowych czapek, nie tylko z Zary i one będą tutaj w dzisiejszym odcinku. Wszystko Wam pokażę. Starałam się też zwracać uwagę na składy, więc też Wam powiem, która z czapek jest do którego typu kolorystycznego. Więc z tymi czapkami jest zawsze tak naprawdę największa przeprawa w stylizacjach zimowych z klientkami, ale właśnie jak ja rozmawiam z moimi klientkami, no to staram się podawać takie argumenty jak Wam tutaj, no i też pokazywać różne warianty stylizacji, ale przede wszystkim też do każdej klientki dobiera się inny sposób komunikacji, do jednej bardziej praktyczny, bardziej taki konkretny, innej trzeba opowiadać emocjami, jeszcze innej podawać argumenty, dlaczego jest tego warta, dlaczego w ogóle warto mieć kilka czapek, żeby one urozmaiciły ileś naszych stylizacji. Do każdego trafia co innego, bo jakby w tej pracy osobistej stylistki bardzo ważna jest komunikacja. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlatego, że tylko do jutra
jutra, słuchajcie, tylko do jutra można kupić kurs dla osobistych stylistek razem z grupą wsparcia. Jutro o 24, czyli w poniedziałek, kończymy, zamykamy sprzedaż. Teraz jest taki pakiet, moim zdaniem, bardzo fajnie zrobiony, czyli jest kurs podstawowy, gdzie uczysz się wszystkiego, całkowicie tak naprawdę nowego zawodu i możesz od razu zacząć pracować, bo tam są też ćwiczenia. Bardzo duży nacisk kładę tam na komunikowanie się z klientkami i na tym, jak być dobrą osobistą stylistką, czyli jak sprawić, żeby klientka czuła się gwiazdą z Tobą na tych zakupach. Plus są oczywiście systemy sylwetek, typów kolorystycznych, stylowych, osobowości. Do tego w tym pakiecie całkowicie za darmo dostajecie kurs biznesowy, czyli kurs o prowadzeniu działalności, też o kreowaniu swojej marki osobistej. Ten kurs normalnie kosztuje 897 zł, w tym pakiecie jest za darmo. No i grupa wsparcia. Grupa rusza w środę 17 i będzie przez 2 tygodnie, będą tam live'y ze mną, będzie live z księgową, jak założyć działalność gospodarczą. Także warto, jeśli któraś z Was zastanawia się nad taką pracą jak moja, czyli pracą osobistej stylistki. Miałam taki plan, że ten kurs z grupą będzie pojawiał się raz na pół roku. Teraz się zastanawiam, czy przypadkiem nie raz na rok, więc może warto teraz się zdecydować. Kurs można kupić na raty i traktujcie to jako inwestycję. Inwestycję w nowy, całkowicie nowy zawód, który można na początku wykonywać popołudniami. Dobra, koniec dygresji. Koniec dygresji, wracamy do czapek. Aha, ja całą tą dygresję opowiedziałam w tej czapce źle założonej. No ale już trudno. No dobra, no to w takim razie tutaj jeszcze raz sobie układamy czapensję, zdjęcie selfie też do filmu, uwaga, uwaga, tak trzeba przeczyścić. Michał by Wam na swoim kanale powiedział, że trzeba zawsze przeczyścić kamerkę, żeby dobrze wyglądać na selfiaczku. Więc taka czapka bini to jest zawsze mój pierwszy wybór. Moim zdaniem, jak dopiero zaczynacie przygodę z czapkami, bo do tej pory nie nosiłyście, możecie zacząć od spokojniejszego koloru. Takim najbardziej neutralnym dla obu typów kolorystycznych jest kolor szary. Więc można zacząć od niego i po prostu się przyzwyczaić, ale taka właśnie kolorowa czapa do zwykłych, neutralnych rzeczy, właśnie szarego płaszcza, czarnego płaszcza, płaszcza karmelowego, ona zawsze fajnie ożywi całą stylizację. Takim jednym z modniejszych teraz sposobów, nie wiem czy mówi się modniejszych, czy bardziej modnych, jeżeli jest tam jakaś polonistka po drugiej stronie, to dajcie mi znać, bo ja zawsze mam z tym problem, nigdy nie wiem. Więc takim trendy sposobem jest noszenie czapeczki z daszkiem, nawet do poważnych płaszczy, nawet do puchówek. I ta czapka z daszkiem może być właśnie taką najprostszą czapką. Moja ma już trochę lat i też popełniłam ogromny błąd i wysuszyłam ją w suszarce i jest trochę mała. O, ale ona wygląda tak. Można do niej też związać włosy po prostu z tyłu. Wtedy ona wygląda lepiej. Na pewno to jest, słuchajcie, taka czapka, która sprawi, że Wasze ubrania, Wasze właśnie poważne płaszcze będą wyglądały i bardziej fashion, i bardziej sportowo. Ona też będzie fajnie wyglądała i z traperami, i ze sportowymi butami. Dobra. Mam takie poczucie, że przy końcu tego odcinka moje włosy będą całkowicie zrujnowane i to jest to też, o co często pytacie, co zrobić, żeby one nie były zrujnowane. Ja myślę, że wystarczy po prostu założyć tę czapkę, później ją bardzo delikatnie zdjąć, ale jej nie poprawiać w trakcie i właśnie nie zdejmować, zakładać bez przerwy, bo dwa założenia i dwa zdjęcia czapki to nie powinno zaszkodzić. Inna czapa z daszkiem, którą tutaj mam i którą też przygotowałam w przeglądzie, to jest taka większa czapka w stylu kierowcy ciężarówki, czyli to już nie jest taka malutka czapka, która obejmuje nam głowę całkowicie, tylko to jest już taka bardziej zawadiacka czapa, którą właśnie można nosić w ten sposób, można nosić na wprost, można nosić głębiej.
Ja lubię jakoś tak właśnie sobie ją wziąć na skos. Ja kupiłam taką, wiecie, która ma wełnę tu, dlatego że no, to ma być taka czapa zimowa, oczywiście nie na mróz, minus 20 stopni, ale tak jak jest teraz i już wieje i jest mroźno, to to są takie czapki, które super wyglądają. I wybrałam swój kolor, czyli taki delikatny, zimny błękit, właśnie po to, żeby on grał mi z oczami. No i zobaczcie, jaka tutaj jest różnica, bo tutaj między tymi czapkami widać różnicę w proporcjach, czyli widać, że ta czapka jest wielgachna i przez to moja twarz wydaje się w niej dużo, dużo, dużo mniejsza. Wracając do tej czapki, tutaj już nie ma tego efektu, ale też bardzo fajnie wyszczupla sam ten daszek tutaj, więc i tak nie jest źle. Ale pamiętajcie, że im bardziej Wam zależy na takim efekcie, żeby twarz wyglądała na mniejszą, tym czapa powinna być po prostu większa, bo wtedy fajnie zagramy sobie proporcjami. Jak pokazywałam tę czapkę pierwszy raz, tu chyba ona ma premierę teraz na YouTubie, ale na Instagramie już ją pokazywałam, to bardzo dużo osób mi napisało, że no, do takich czapek trzeba mieć odwagę, więc od razu Wam mówię, że to nie wymaga żadnej odwagi, no bo to jest po prostu, nie wiem, stylizacja, wyraz kreatywność, nie wiem, puszczenie jakiegoś takiego oczka do mody. Co najgorszego może się stać? No, w najgorszym wypadku ktoś mi powie albo pomyśli, że głupio wyglądam, ale mnie to jakby nie dotyka, no bo jakby ja sama decyduję, jak chcę wyglądać i co chcę w zasadzie tą stylizacją osiągnąć, a takie czapki z daszkiem mają też silne właściwości odmładzające. Grzywka jeszcze żyje. Skoro już jesteśmy przy czapkach z daszkiem, to ja mam swoją czapkę Kapitankę i to jest czapka, którą mam już bardzo też długo w swojej szafie. I myślę, że już na początkach YouTube'a mojego widziałyście tę czapkę między innymi we vlogu z Norwegii. Znowu to jest taki kolor, ten akurat niebieski już jest cieplejszy, nie, niż ten. Natomiast dalej to jest niebieski, który będzie dobry dla obu typów kolorystycznych. Moim zdaniem w ogóle jeans jest bardzo neutralny kolorystycznie i nie trzeba się go obawiać i nie trzeba się jakoś mocno zastanawiać, czy ten kolor do nas pasuje, czy nie, bo jeans jest fajny i wspierający dla każdego typu urody. No i co tutaj mamy z tą czapką? Z tą czapką mamy taką historię, że znowu, jak ją założymy na wprost, wygląda trochę inaczej, jak ją założymy tak na bok, też wygląda inaczej. Każdy daszek, słuchajcie, każdy daszek w czapce sprawi, że okrągła twarz trochę się wyostrza i trochę się wydłuża, więc jeśli na tym Wam zależy, to daszki są zdecydowanie dla Was. Moim zdaniem też takie daszki dodają elegancji każdej czapce, więc to może być jeansówka, ale ona może być też z wełny, wtedy będzie cieplej. Chyba że macie krótkie włosy i będzie Wam zimno w uszy, no to wtedy to trzeba przemyśleć, bo tutaj włosy jednak dają trochę ciepła w uszy, a jak macie krótkie albo chcecie nosić kitkę do takiej czapki, o, w ten sposób. Zobaczcie, jak ona tutaj pięknie robi kształt. Ona pięknie robi kształt, ta czapka. No to wtedy jest zimno w ucho, więc nad tym trzeba się zastanowić, jak to ograć, ale też ja jestem świadoma tego, że część z nas nie jest aż takimi zmarzluchami, część z nas w ogóle chodzi bez czapki zimą. Ja jestem zmarzluchem, więc ja czapki lubię. Zresztą dla mnie to jest zawsze taki bardzo, bardzo fajny element stylizacji. Więc słuchajcie, moje drogie, zanim powiecie nie, to nie dla mnie, ja nie będę nosić, próbujcie. Jak będziecie następnym razem w sklepie, albo jak będziecie robić zamówienie online, a z online zwykle coś tam się odsyła, bo coś nie pasuje i tak dalej, to może też zamówcie sobie czapkę i sprawdźcie, jak w niej wyglądacie. No dobra, to tradycyjne zdjątko. Lecimy dalej.
Kolejną czapką, którą noszę, którą lubię, to jest czapka, znowu zobaczcie, granatowa, więc granat to też jest bardzo wspierający kolor dla zimnych typów kolorystycznych. Też pamiętajcie, że taki pompon, takie wydłużenie też fajnie proporcjonalnie gra z twarzą i ją zmniejsza. Nie nosiłam tej czapki od roku, więc będę ją przymierzać na wizji. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. To jest akurat czapka marki Szymańska. Wiem, że jak ją pokazywałam za pierwszym razem, to bardzo, bardzo wiele z Was te czapki sobie zamówiło. Czekajcie, próbuję ogarnąć, gdzie tu jest tył, chyba tu. O, i to jest czapka, która może sobie właśnie tak zwisać jak krasnalka. No ona już jest z bardzo grubej wełny, więc ona super jest tutaj na uszy i jest taka duża, jest taka trochę przeskalowana. Moim zdaniem przy takich małych rzeczach właśnie, jak czapki, jak inne dodatki, ogromną rolę gra właśnie to przeskalowanie, zagranie proporcją, zagranie tym, jak duży jest pompon, albo jak mały jest pompon. Oczywiście można próbować ją nosić jeszcze o tak. Tak jest zabawniej zdecydowanie, ale trochę w mniej stylu. Ja zawsze lubiłam takie czapki, które trochę spadają u góry i są takie ciut za duże. Więc jak chcemy mieć taką czapkę z pomponem, to właśnie warto, jeżeli ona ma wyglądać na dorosłą czapkę, zadbać o to, żeby ona była w jakiś sposób oryginalnie zrobiona, żeby była z bardzo dobrej jakości wełny, bo wiadomo, że sama jakość tutaj też tę czapkę wybroni. Ja tę czapkę wybierałam do mojej puchówki, która również jest granatowa, ale granat znowu to jest taki kolor, który nawet do czarnego pasuje, bo akurat zestawienie czerni i granatu nawzajem jakby podbija głębokość każdej barwy, więc w zasadzie do każdej stylizacji taka czapka będzie pasowała. A jeśli nie czapka, jeśli nie kapitanka, jeśli nie czapka z daszkiem, to zostaje nam jeszcze kapelusz. To jest kapelusz mój chyba z zeszłego roku albo sprzed 2 lat. On jest bardzo dobrej jakości, daję linka w opisie filmu. To jest marka, którą założyła instagramerka Olcyk ze swoim chłopakiem Michałem. Lucky Hats. Naprawdę mają świetną jakość. Na pewno gdzieś widziałyście już je na Instagramie. Teraz widziałam, że mają też takie kapelusze z większym rondem, więc oczywiście dla każdego coś miłego. Dla każdego taki kapelusz, który będzie najodpowiedniejszy. Kapelusz to jest na pewno takie nakrycie głowy, które może dodać elegancji, ale ono też jest dużo ciekawsze niż czapka, więc kapelusz zwykle zwraca uwagę, nie mówiąc o tym, że pięknie wygląda na zdjęciach. Ja mam akurat taki piaskowy kolor i on się pięknie z moimi szarymi płaszczami komponuje. Można też zrobić stylizację po prostu taką monokolorystyczną, czyli żeby był piaskowy kapelusz, piaskowy płaszcz, piaskowe buty, ale to już naprawdę zależy od Was. Ja lubię ten kapelusz nosić w ten sposób, ale pewnie można też tak. I też będzie bardzo ładnie. Ja lubię tą ramę, jaką kapelusz robi mi dla twarzy, dlatego to jest mój ulubiony sposób noszenia. Okej, to tyle jeśli chodzi o kształty i o porady dotyczące noszenia czapek i kapeluszy. Zanim przejdziemy do przeglądu czapek dostępnych online, to chciałabym Wam przypomnieć, żebyście koniecznie, ale to koniecznie zasubskrybowały kanał, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o tym, co się tutaj w Osie dzieje, powiadomienia o live'ach i tak dalej. Tak a propos, to jutro jest live o 20:00 herbatka z Osą, tutaj na YouTubie i na Instagramie. Serdecznie na to wydarzenie zapraszam. Więc subskrybujcie, dajcie lajka albo nie lajka, ale zaznaczcie jakoś swoją obecność pod tym filmem, żebym wiedziała, że tam jesteście, żebym wiedziała, że nie mówię tylko do siebie. No, to jest ważne, bo jednak... Nie, no ja wiem, że Wy jesteście, no.
wiem, że wy jesteście, ale dajcie znaka, bo ja już znam wasze niki i czekam, czy moje ulubione widzki mi coś napiszą pod filmem. Przegląd, obiecany przegląd różnych czapek. Ja ostatnio, słuchajcie, bardzo lubię markę COS i podobają mi się tam swetry, bardzo podobają mi się tam płaszcze. Sukienki są też świetne, więc jak byłam ostatnio w Mediolanie, to sprawdzałam te rzeczy, dotykałam tych rzeczy i wiem, jaką mają super jakość. No i wybrałam dla was kilka czapek mniej lub bardziej oryginalnych, w zależności od tego, czego tak naprawdę potrzebujecie. Pierwsza to jest po prostu taka czapka jak ta moja różowa. Ta jest z Zary, więc wiadomo, że ma gorszą jakość. No to jest akurat taki kolor, ja wybrałam zielony, bo zielony w tym sezonie jest bardzo, bardzo modny. On będzie pasował do bardzo wielu stylizacji. Natomiast jest to czapka kaszmirowa, więc ona na pewno będzie grzała, to z jednej strony, a z drugiej, jeżeli będzie za ciepło, to ona też fajnie izoluje ciepło i nie jest w niej za gorąco. Ten kolor zieleni, ten odcień zieleni, który tutaj mamy, to jest odcień zimny, więc raczej dla zimnych typów kolorystycznych, aczkolwiek z mojego doświadczenia wynika, że taka zieleń na ciepłym też się obroni. I dwa pozostałe kolory, które są dostępne online, to jest taki bright blue, electric blue można powiedzieć, taki bardzo mocny niebieski. On będzie lepszy dla zimnych typów kolorystycznych, ale na ciepłym też powinno być ok. Kolejny kolor tej czapki dostępny to jest lila i ta lila to już będzie tylko dla zimnych typów kolorystycznych, bo ona może dla ciepłych być po prostu zbyt blada. Z kolei dla ciepłych typów kolorystycznych w kosie jest naprawdę świetna czapka z daszkiem, bo jest w takim kolorze beżu, są dwa rozmiary, bo jest i mała i trochę większa. To jest taka czapka, która świetnie będzie wyglądała w zasadzie do każdego płaszcza, jako właśnie taki modny, bardziej sportowy dodatek, a z kolei, wiecie, do puchówki na przykład taki kapelusz, w jakim ja teraz jestem, on jest trochę zbyt elegancki, więc jak szukacie do puchówki czegoś, jakiejś alternatywy dla zwykłej czapki, to czapka z daszkiem będzie naprawdę świetna. Ta czapka jest dostępna też w drugim kolorze, trochę ciemniejszym, ale też już bardziej, są to ciepłe odcienie niż zimne. Warto to wziąć pod uwagę. Kolejna czapka, która mi się na maksa spodobała, to jest żółta czapka moherowa. I to jest czapka, która jest naprawdę duża, więc ona będzie zarówno do twarzy, które są ciut szersze, jak i do takich drobniutkich, bo tutaj mamy modelkę, która jest przecież drobniutka i też pięknie w tej czapce wygląda. Ale ten moher sam, on dodaje takiej fajnej lekkości. Ta czapka jest bardzo, bardzo oryginalna. I jeżeli chcemy mieć takie mocne zderzenie kolorystyczne, to po prostu wybieramy ją do czarnej kurtki na przykład, ale ona też pięknie urozmaici kurtkę karmelową, ekri czy w innym odcieniu beżu. Drugim dostępnym kolorem jest granat i ten granat, no tak jak ta moja czapka z pomponem, on będzie pasował do obu typów kolorystycznych i w zasadzie do każdego koloru w waszej szafie. Kolejna czapka, ona już jest taka bardziej klasyczna, czyli dalej to jest po prostu kaszmirowa czapka, ale ona już nie jest taka tu wydłużona, tylko bardziej przylegająca do twarzy i moim zdaniem to jest fason, który jest lepszy dla drobniutkich buź niż dla szerszych, ale też właśnie jeśli lubicie klasykę, jeśli nie chcecie zbyt oryginalnie zaszaleć z czapkami, to ta będzie jak najbardziej ok. Ten kolor różowy jest raczej z tych cieplejszych różowych, ale ta sama czapka jest dostępna też w czerni, więc dla każdej z was, która lubi klasykę, moim zdaniem ta czapka będzie ok. I jeszcze jedna rzecz z kosa to bucket hat, czyli bardzo modny teraz
kapelusz wędkarski, pokazywałam Wam w odcinku o trendach w Mediolanie, że one są super modne, ja się dalej do niego nie przekonałam. Uważam, że gdybym się przekonała, to znowu każdy mój płaszcz, każda moja kurtka miałaby 100% więcej do lansu, 100% więcej do bycia trendy, ale nie czuję się dobrze w takim kapelusiku, natomiast daję Wam tutaj w zestawieniu, gdyby ktoś z Was miał ochotę, gdyby któraś z Was miała ochotę na taki kapelusz, to on będzie pasował do wszystkich stylizacji. Ja bym go nosiła z jakimiś takimi bardzo mocnymi butami teraz, modnymi takimi traperami na ogromnej podeszwie, albo po prostu z trampkami. Kolejna rzecz to kapelusz. Tutaj macie akurat ten mój kapelusz w takim piaskowym połączeniu melanżu beżu z szarością, ale na tej samej stronie znajdziecie też świetne kanotiery. Macie różne kolory tych fasonów, bo jest i zielony, i rudy. Raczej dla ciepłych typów kolorystycznych i właśnie piaskowe, czy czarne dla zimnych typów kolorystycznych. Zerknijcie sobie, bo tych kapeluszy jest tutaj bardzo dużo do wyboru. Następnie, jeśli nie kapelusz, jeśli nie marka COS, zajrzałam do Pan Pablo. Bardzo lubię ten sklep ostatnio, sprawdzam, dlatego że oni mają bardzo dobry wybór marek, to znaczy marek, które starają się być fair wobec środowiska, i znalazłam w Pan Pablo naprawdę super czapkę w stylu kierowca ciężarówki. Zresztą ona się nazywa Buff Tracker. I tutaj akurat ja wybrałam moją ulubioną, która ma taki etniczny wzór, ma fajny daszek i ona będzie lepsza dla ciepłych typów kolorystycznych, ale jak sobie przeklikacie, to tutaj są też czapki na przykład z granatem, z neonowymi barwami, lepsze dla zimnych typów kolorystycznych. I co Wam jeszcze chciałam w ogóle powiedzieć o tych czapkach, że nie musimy się fiksować i nie musimy szukać tych czapek tylko w damskich działach sklepów internetowych, czy też sklepów, które są normalnie offline, bo świetne są czapki dla mężczyzn i one czasem są nawet lepsze niż te dla kobiet, więc warto zaglądać na męskie działy, sprawdzać, co tam w męskich działach, bo teraz ten podział na męskie, damskie naprawdę już totalnie się zaciera, nie ma się co o nim przejmować, a czapki są naprawdę wow. Na przykład ta czapka zimowa, która ma niesamowicie fajne połączenie kolorów, bo ma taki kolor głęboko jagodowy, ma ten electric blue, ma trochę granatu. To jest bardzo fajna, taka naprawdę głęboka mieszanka kolorów, niespotykana jak na czapkę. Czapka jest ciepła, jest z pomponem, można do niej od razu dokupić szal, więc no, można zerknąć. Natomiast jeśli chodzi o skład, no to tutaj mamy niestety poliester i recyklingowany poliester, ale też jestem świadoma, że nie każda z Was lubi nosić wełnę, nie każda z Was może nosić wełnę i kaszmir, bo oczywiście teraz to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na składy, z czego te rzeczy są zrobione, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że są osoby, które są po prostu uczulone na naturalne materiały. Jako alternatywę dla tych kaszmirów, moherów podaję tutaj te czapki właśnie z pomponami. Tej spodobały mi się bardzo kolory, bo jeśli macie jasną kurtkę, niebieską kurtkę, białą kurtkę, to taka czapka z pomponem będzie wyglądała super fajnie, już tak wiecie, śniegowo. Ale do granatu, do jasnej szarości też taka czapka będzie wyglądała super. Kolejna rzecz, tym razem już z wełny, to beret. Dlatego że ja dostaję mnóstwo pytań, czy berety są modne, czy nie modne. Jak wiecie, dla mnie te trendy, one są zawsze na ostatnim miejscu. Na początku jesteś Ty, na początku jest moja klientka, czego ona potrzebuje, a dopiero później trendy. Natomiast te berety wracają, zresztą jak jesteście na Instagramie, czy tutaj widzicie inne youtuberki, to one berety noszą bardzo chętnie. Dla mnie beret
To jest za dużo Francji, jest zbyt francuski, nie jest w moim stylu zupełnie, natomiast uważam, że jeżeli ktoś ma trochę inny styl od mojego, bo mój jest taki pomieszany, trochę sportowy, trochę glamour, trochę szalony, ale do klasycznych rzeczy beret wygląda przepięknie, do trencha beret wygląda wspaniale, może niekoniecznie do puchówki, raczej wybierałabym go do tych ciepłych zimowych płaszczy. Ten tutaj akurat jest w takich ciepłych kolorach, jest rudość, jest musztarda, ale jest też trochę niebieskości, więc na zimnych typach kolorystycznych też by się pewnie obronił, ale można wybrać po prostu beret granatowy, czarny i też będzie super. Jeśli chodzi o takie sportowe czapki, no to te marki New Era z New York Yankees, no to one rządzą teraz i one są naprawdę bardzo, bardzo modne. Ja tu wybrałam najprostszy z możliwych kolorów, najbardziej neutralny, czyli granatowy z białym. I właśnie jak macie białe trampki albo czarne trapery, no to już macie zrobiony zestaw dodatków na zimę i do każdej rzeczy, którą sobie wybierzecie, ta czapka będzie pasować. Tak patrzę na nią teraz i nie wiem, czy jej nie zamówię, więc nie wykupcie mi wszystkich, bo ta moja się skurczyła i już nie wygląda tak dobrze. No ale jeszcze będę się nad tym zastanawiać. Jeżeli którejś z Was podobała się moja czapka kapitanka z daszkiem, to jest na Zalando też marki Karl Lagerfeld z takim ozdobnym łańcuszkiem i akurat jest czarna. Ona będzie do czarnych rzeczy, do szarych rzeczy, do granatowych rzeczy bardzo fajnie wyglądała i ona będzie bardzo elegancka, bo o ile ta moja no jest z jeansów, więc jest trochę gdzieś już poprzecierana i tak dalej, trochę z takim wycieruchem, tak ta ma powlekany, błyszczący daszek i to jej doda na pewno sporo elegancji. A jeśli którejś z Was spodobał się ten mój kolor jeansowy, no to znalazłam na Zalando taką czapkę z daszkiem z Guess. I ona jest troszkę inna, bo ona będzie troszkę wyższa. Tu ona nie będzie taka płaska jak moja, ale z kolei ma piękny kolor. I ostatnia rzecz już z Zalando, kończąc ten przegląd, to czapka, która jest w taką angielską kratę. Moim zdaniem to są już pomieszane typy kolorystyczne, więc będzie pasowała i do jednych, i do drugich. W każdym razie to jest taka czapka, która właśnie ma taki angielski styl, więc będzie pasowała na przykład do kaloszy, znowu do tych, do traperów, i do płaszczy, i do kurtek. Spodobała mi się ta krata też jest teraz bardzo modna, a czapki mają to do siebie, że to jest taki dodatek, który może wszystko zmienić, on nie jest zbyt drogi, to nie jest to samo co zmiana kurtki na przykład zimowej, nie jest zbyt drogi, więc można na przykład pozwolić sobie na to, żeby mieć jedną zwykłą czapkę, a drugą bardziej oryginalną na inne okazje albo na inny nastrój i to też będzie całkowicie zmieniało naszą stylizację, no bo nie ukrywajmy, czeka nas teraz czas chodzenia w płaszczach, raczej nie mamy tych płaszczy nie wiadomo ile, czy kurtek nie wiadomo ile i one nam się nudzą, więc lepiej już, jak macie coś kupić, to kupić czapkę, żeby ten płaszcz odmienić, a nie kolejny nowy płaszcz, więc taka porada od Osy na koniec. Mam nadzieję, że ten przegląd Wam się podobał. Piszcie koniecznie w komentarzach, która z tych czapek podoba Wam się najbardziej. Nie zapominajcie o tym, że tylko do jutra jest do kupienia kurs dla osobistych stylistek z grupą. Już całkiem sporo osób do niego dołączyło, więc mam nadzieję, że jeśli Wy marzycie o tym, żeby mieć taką pracę, że chodzi się z klientami na zakupy albo się doradza klientkom online, albo się pracuje w galerii handlowej jako osobista stylistka, to zapiszecie się na mój kurs i spędzimy te 2 tygodnie w grupie razem na live'ach i nie tylko na live'ach. A my co? A my widzimy się za tydzień. Dziękuję Wam bardzo.